Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i kochani, króciutka, aczkolwiek treściwa będzie seria Banished, gry Banished. Wyprosiliście mnie, no i udało wam się, pisaliście, że chcecie zobaczyć, jak ja w to gram, jak wygląda ta gra, o co w niej chodzi. A jest to, tak jak wspominałem swego czasu, jest to gra studia niezależnego Shining Rock Software. Więc mam nadzieję, że się kochani będzie podobało. Będzie to seria weekendowa, czyli tylko w weekend się pojawi. Zobaczymy, jak będzie długa. No dobra, trzeba stworzyć nowy świat. O, Kultonia, bo ładnie brzmi, Kultonia. Klikamy OK. Ustawienia są standardowe, więc nic nie zmieniam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początku gry mamy po prostu naszych, nazwijmy ich, może nie chłopów, ale mieszkańców. O, citizen. Brzmi bardzo dobrze. Wow, i mamy osadę nad jeziorem. Jakim pięknym jeziorem. Wow, podoba mi się już. Mamy dużo rzek, trochę kamienia. Mamy kamienia, dobra. Będziemy się w tą stronę rozwijali. No to mi się naprawdę podoba. Poszczególnie jezioro. Jeszcze nigdy nie miałem jeziora tutaj. Dobra, zrobimy zbliżenie i zobaczmy, jak sytuacja wygląda. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jak wspominałem swego czasu również, mamy stodołę, w której mamy ciepłe ubranka, narzędzia i ziemniaki jako jedzenie. Tutaj mamy na stosie iron, drewno oraz kamień. Oczywiście, co jest ważne, mamy też firewood. Firewood to jest drewno do palenia w kominku. Oto jest to takie już pocięte, czyli takie pocięte bale. Żeby nasz chłop, załóżmy ten, był zadowolony, bo ma tak, ma zdrowie, wiek, no ubranie, narzędzia i tak dalej, widać co tutaj ma, i szczęście. No przede wszystkim chodzi, kochani, tak, szczęście jest ważne, ponieważ ich wydajność od tego zależy, a de facto zależy od dostępności jedzenia, ciepła i zdrowia tak naprawdę, no bo jeszcze mogą być jakieś choroby, inne takie. Więc to wszystko trzeba się zatroszczyć. Ubranka dostarczyć im. No i teraz idę sobie do stodoły, pobrać wszystko, co jest. Zobaczcie, jak to maleje, cholera. Pobrali, co popadnie. Dobra, co musimy w pierwszej części zrobić? Ja pojęcia zielonego. No dobra, może doby i drogę. Tak, droga i doby. Może byśmy... Dobra, mam pewien pomysł. Tutaj wybieramy drogę, to jest ten taki kółeczko. To jest zwykła droga gruntowa, czyli oni po prostu tylko ubiją teren. Tutaj znaczek domku i tak dalej. Dlaczego domy? Ano. Czekajcie, jak to... Może byśmy zrobili, żeby to ładnie wyglądało. Poczekajcie. Tu mamy w ten sposób. No dwa domy trzeba tutaj przynajmniej walnąć. Weźmiemy... Można R obracać w ogóle domy. I F, jak ma dom wyglądać. Weźmiemy je w ten sposób. Czekajcie, jak to... O, żeby było fancy. I literką F też obrócimy, żeby tak samo wyglądała, a po środku będzie kolejna droga. O. Dobra. W pierwszej kolejności trzeba im zapewnić dom, bo jak widzicie, oni mają te takie śmieszne ikonki, że nie mają domu i w ogóle, nie? Więc, a mamy ich dużo, mamy ich raptem 10 plus ileś tam dzieci. Dzieci nie pracują, no to trudno, żeby dzieci pracowały. Druga sprawa... O, już mamy dom. Oni muszą przynieść nam surowce, wrzucić, tutaj mamy także remove, jeżeli coś rośnie na tym miejscu albo coś. Drewno dostarczyć 16 sztuk, 8 kamienia, no i 30 godzin roboczych. Znaczy godzin roboczych, jak na ci, gdzie kuźwa poszli? Zwiedzać. No dobra. To weźmiemy jeszcze jeden nowy dom. Weźmiemy go tu. O. Dobra. Do roboty. A, już wiem dlaczego. W pierwszej kolejności, jak mamy taki trybik tutaj i rozwija się menu, i czwarte od lewej to jest taki Assign Job Citizen. Trzeba przypisać robotników. Weźmiemy od razu 5. Od razu
a resztę wyślemy do zbierania kamienia, bo kamień jest podstawowym budulcem też, tak jak i drewno. I tutaj jest taki ze śmietnikiem, taka siekierka. Klikamy kamień i reszta niech zbiera mi tu surowce. I kamień, i może od razu iron ten, bo tutaj pełno śmieci leży. Dobra. To wszyscy się wezmą do roboty. Pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ powiedziałem, że nasi rolnicy, chłopi albo jak ich tak nazwać, mają coś takiego jak wiek swój własny. No tak, wszystko fajnie, mają wiek, tylko że muszą mieć dzieci, bo z biegiem czasu, jak to w każdym życiu, dożywają do pewnego wieku i umierają. No i żeby nagle nie było sytuacji takiej, że nie ma kto nam pracować, robić rzeczy i tak dalej, no to sytuacja jest taka, że będziemy potrzebowali, żeby oni się rozmnażali. A do tego, żeby się rozmnażali, jest niezbędna jedna podstawowa rzecz. Zawsze musi być dom. Pamiętajcie, jeden dom to jest jedna rodzina. No chyba tak logiczne, no tak najlepiej by było, żeby takie szczęście było w życiu, nie? Dobra. Drugą rzeczą bardzo istotną i którą już się zajmiemy, to jest jedzenie, ponieważ jak klikniemy, mamy ziemniaków 1800, ale to bardzo szybko zejdzie. Podstawowym żarciem, a w grze w pierwszej kolejności są ryby. No to weźmiemy sobie tutaj. Ten budynek ma takie kółko, nie? To jest zasięg, jaki on zbiera. Czy tu? Gdzie co tu? Można bliżej, jeszcze bliżej, kuźwa. O tak, albo tak. I weźmiemy ubitą drogę, tu zróbmy tu i tu. O. Od razu blisko magazyn, ryby będą się łowiły. Oczywiście nie można z niczym przedobrzyć. Problemem jest to, że zaraz nagle żarcie zacznie znikać jak szalone. A dlaczego? Ponieważ rolnicy, ci co zamieszkali w tym domu, to jest małżeństwo z jednym dzieckiem. Oni w każdym domu mają inwentory, czyli powiedzmy spiżarnię. O. I do tej spiżarni oni znoszą te rzeczy. Ona ma pewną pojemność tego. O, zaczyna brakować drewna. Okej. Okay. Wszystko jest jakby nie było okej. Okay. Teraz tak. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest leśnik i hunter. Dwie takie profesje, które są bardzo przydatne. Się zastanawiam właśnie, gdzie my to weźmiemy, może gdzieś tu. Nie byłoby głupie. Tylko jak ja to walnę drogę. Na przykład tutaj walniemy drogę, dobra. Tu będzie droga. Nie wiem jak dużo. Na razie taką. I na końcu weźmiemy, postawimy dwie rzeczy. Po pierwsze, Huntera, domek, to jest kolejne od jedzenia koleś. Polega to na tym, że on będzie polował. Czekajcie, bo tu widzę, że tu jest górka i nie możemy na górce, widzicie? Zobaczcie, przybliżę. O, widzicie takie czerwone pole? To jest wzgórze jakieś i nie możemy nic za bardzo tutaj postawić. Sobie obróćmy. Tu jest ta hipotetyczna droga. No dobra, na początek niech to tu będzie. O, tu będzie Hunter. Weźmiemy mu drogę, dokończymy. Drogi są dosyć istotne z tego powodu, że oni szybciej przemieszczają się tymi drogami. Hunter od razu musi mieć domek. Musi gdzieś mieszkać, tak? Kurna, ta cholerna górka mi tu przeszkadza. Okej. Tutaj coś... Aha, bo tu jest ten dom. Dobra. Od razu postawimy leśnika może. No, leśnik się przyda. Leśnik zajmuje się zbieraniem drewna. Cholerne. Wzgórze tutaj się znajduje, no.
Widzicie, jaki peszek? Nie wiem, czy to można wyrównać jakoś, czy nie. Ewentualnie... Też ma zasięg. O, ewentualnie może tu. Na razie jedziemy na pauzie, więc luz. Okej, okay, i tu droga. Aha! Cudownie. Widzicie, drogi nie puszczę. No dobra. Powiedzmy, że tak zrobimy bez drogi tutaj. Czekajcie, jak on zasięgiem? On zasięgiem całkiem nieźle tutaj ma. Weźmiemy tutaj chałupę, postawimy jedną. O, wyrównał się grunt, to znaczy górka się powiększyła jeszcze w dodatku. O, teoretycznie... A, czekajcie... Czasem w tych krzaczorach nic nie widać. Dobra. Tu jeden dom. I tu, dobra. Ja dlatego postawiłem od razu dwa domy, żeby daleko nie biegali też. Dobra, jedzenie będziemy mieli, jak oni się tu będą budowali. Tu się buduje kolejny dom, jak stoimy z surowcami. No już widzę, że firewood już jest kiepsko. Czyli kolejnej rzeczy wypadałoby... wziąć i postawić woodcuttera. Woodcutter to jest taki koleś, albo on, albo ona, bo to różnie bywa, który... czekajcie, jak to zrobić? Postawimy tu. Który bierze drewno, sieka i na bale do opalania. Dobra, teraz widzę, że się zajęli chyba... Teraz drewna zabraknie w tym tempie. Tutaj jeszcze są tacy, którzy mówią, że nie mają domu, ale przyspieszmy sprawę, zobaczmy, czy dobrze zrobiliśmy. Dobra, oni tu wycinają, bo tu drogę robią, więc trochę drewna zawsze będzie. Fajnie by było, jakbyście tego rybaka zrobili wpierw, no ale dobra, już nic nie mówię. O, poszli chyba rybaka robić. Tak. Dobra, bo jedzenie, jedzenie. Już połowa tego, co na starcie mieliśmy. Okej. Okay. Dobra. I od razu przypiszemy, ponieważ powstała chatka rybaka. Od razu przypiszemy... Trzech. Potrzebujemy naprawdę dużo... Czterech od razu. Dużo ryb potrzebujemy na starcie. Dobra. Co dalej oni budują? Ano. Następny dom tu. Spokojnie, nie przejmujmy się tymi ikonkami, co to kończy się. Drewno się kończy. Jak zwykle. Chłopakom, którzy teraz... Te są tutaj. Może byśmy coś powiedzieli, żeby coś wycięli. Może tutaj, ten kawałek, póki... No, i tak trzeba będzie zrobić. O. Ci niech wycinają. Stanowczo potrzebujemy dużo drewna. Dobra. Ryby, widzę, są. Okej, do roboty, panowie i panie. Powstaje dom, patrzcie. Tylko który pierwszy? Dobra. Co to jest? To jest hunting cabin. Dobra, bardzo dobrze. Mamy dwóch tutaj do hunterów przydzielmy. Żeby już polowali. Oni są dosyć wydajni, bo nie dość, że łapią nam mięsko. Z tego obszaru będą polowali. To jeszcze... Tak, wiem, drewno się jest. A nie, firewood tym razem. Bardzo dobrze, że postawiliśmy to. Popatrzmy, builder tutaj mieszka. Nie wiem, bez sensu. Ważne jest to, żeby... naprawdę im dużo żarcia zostawić. Bo to jest podstawa, później ciepło.
Co się kończy znowu? Firewood, ja wiem, że log, o drewno, wszystko się kończy. Jak tam z jedzeniem? No już jest dobrze, już jest lepiej, już widzimy, zobaczcie, jak zbliżymy sobie tutaj, mamy Venetian, to są jelenie, tak? Niedużo, 200 to nie jest dużo, ale 52 ryby. Im więcej będziemy żarcia produkować różnorodnego, tym mniej będzie go schodziło ogólnie tutaj. I też się rozpadał do cholery. Dobra, zaraz, panie i panowie, co jest grane? Czemu nie budujemy dalej? Ja potrzebuję wybudować dalej. Tutaj co powstaje? Tutaj jest ten odleśnik. Wiem. Wiem. O, dobra, leśnik powstaje. Leśnika na razie jeszcze mu nie przyporządkuję. Na razie niech wybudują mi ten dom tutaj. Jednego kamienia brakuje, żeby... Dobrze, i teraz żeby wybudowali. Będzie kolejny dom. Dobra. Drugą bardzo ważną rzeczą jeszcze to jest zbieractwo w tej grze, kochani. Czyli widzicie, zaraz to pokażę. Tu jest grzybek, nie? Tu grzybek, tu grzybek. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba by było też zainwestować w zbieraczy. Ciekawe, czy ja drogę mogę tu jakąkolwiek... No, ten kawałek drogi mogę postawić. Okej. Szkoda, że tego kawałka tutaj nie mogę... Temu zimno jest, cholera, bo nie mamy już... Nie mamy... Niestety... Tego jeszcze. Dobra, przynoszą drewno... Okej, dobra. Na szczęście do tego tylko jedna osoba wystarczy. Jeszcze jednego domu nie ma. Proszę bardzo, gdzie się podział ten dom? Tu jest jeden, no i zaraz, tu jest ryba, który mieszka? Totalnie bez sensu. Dobra, niech to wybudują. Jeszcze są ludzie bez domu? Tyle domów pobudowałem, kochani. Dobra, i tutaj szybciutko, to jest woodcutter. Woodcutter, tak jak mówiłem, zajmuje się obróbką drewna. Dobra. Z jeden dom jeszcze by wypadało. Czekajcie, to wiecie co? Wytniemy jeszcze trochę lasu. Nie to. To. A zawsze mylę się z tym. Dobra, wytniemy ten las tu. Bo musimy mieć jakiś zapas tego drewna. Na razie jest lipnie, powiem wam. Wszystko się kończy. Tak wiem, drewno, firewood i w ogóle. Czekajcie, czy jest coś takiego, żeby na przykład teren wyrównać? Remove resources... Chyba nie ma, nie ma czegoś takiego. Kurna, tunel? Może tunel jakiś, czekajcie. A nie, to jest jakiś taki... Ha, ciekawa rzecz. Most? Też nie. Przez tą kurde pieprzoną górkę... No chyba, że tak. Nie, też się tak nie da. No nic, jest górka. W każdym bądź razie. Dobra, trochę drewna mamy, jeszcze z jeden dom musimy wybudować. No proszę cię, no. Wymagający ci ludzie są. Tutaj wybudujemy. Będzie blisko do wszystkiego. Jak z jedzeniem stoimy. No, jest 360 ryb. Już jest nieźle. Wolniej maleją ziemniaczki. Tak, wiem, drewno znowu się kończy. Dobra, tu będzie kolejny dom. O, widzicie, jelenie tutaj zasuwają, czekajcie. O. Mogliby się za nie wziąć, czekajcie, czy sięgają? Nie. Jeszcze nie są w zasięgu.
Ale te są w zasięgu. Okej. Znowu drewna brakuje. Czekajcie, buildera jednego niech sobie buduje. Właściwie dwóch. Przez ten czas wytnijmy jeszcze drewna. Cholera jasna, strasznie dużo wycinamy tego drewna. Okej. No i fajnie i zima przyszła. Jak ja zaraz drewna nie będę miał, to... będzie lipa. Ludzie bez domów. Okej, szybciutko, szybciutko. Jest dom. Jest! Wszyscy mają domy, dobra. Ci, kurde, i trójkę dzieci mają, rany boskie. Tu jest jedno dziecko. Tu trójka, bardzo dobrze, rybacy. Tu, tutaj jest jeszcze jeden dom, później trzeba wybudować. Dobra, a teraz tutaj, do tego drwala trzeba by było... czy tam leśnika, właściwie leśnik, bo to kurczę, wiecie. Dobra, wiecie co, ja to sobie wezmę na środek. Leśnik, czyli... Forester, tak? Które to jest? Forester. Weźmiemy dwóch, przypiszemy i do dyspozycji tak naprawdę zostało nam tylko i wyłącznie dwóch. Na tym etapie jest ok. Tylko, że tak, coś się znowu kończy. Food. No nie, no jakie food? No mają 157 ryb, no przepraszam ja was. Wszystko do tych domów pozanosili. Zbieractwo. Tak, musimy zainwestować teraz w zbieractwo. To jest jabłuszko i tutaj jest taki gederer, coś tam. Okej. Tylko pytanie, gdzie to zbieractwo zrobić? Najlepiej to by było tu, tylko ta pieprzona górka tu jest, no. O. Mam pomysł, może tu. Albo tu. Nie, tam będzie miasto się rozwijało. Dobra, tu postawmy. Okej. No i jakiegoś budowniczego trzeba przypisać, bo mamy... A nie, dwóch mamy, dobra. Coś się kończy. Znowu drewno się kończy, ale mamy irona, to my mamy w brud. Troszeczkę jeszcze kamienia mamy. 22, jest ok. Firewood jest ok. Log. Pamiętajcie o tym, że każdy, tak jak ten woodcutter na przykład, ma limit. Tutaj fuel limit to jest 200. Czyli jeżeli w magazynie będziemy tego 200 mieli drewna pociętego, to on przestaje pracować, nie zużywając oczywiście zapasów drewna, jaki mamy. Teraz tak. Ciekawe, czy dałoby się... A, dupa, nie da się. Kurde, ta górka mi tak tu przeszkadza. No słuchajcie, to... to jest naprawdę... Żeby daleko nie nosili... Zrobimy tu teren na składowisko drewna. Cóż się kończy znowu? Food! No jest ryb tyle, że się w głowie nie mieści. O co wam chodzi? Rybacy zasuwają w pocie czoła, a wy się obijacie, no. Dobra. Druga sprawa. Forester, czyli leśnik, ma tutaj dwie rzeczy wybrane na biało. To jest wycinanie i sadzenie. On jednocześnie to robi, ale pamiętajcie o tym, że któreś można wyłączyć na przykład, bo tu, Jezu, jak tu łyso. On tu musi obsadzić to wszystko. No ale dobra, na razie niech jedno i drugie robi. Później te kamienie tutaj trzeba będzie pozbierać wszystkie, bo to kurde, tyle surowca tu leży. Dobra, tutaj się, że tak powiem, sprzątają i zaraz będą budować kolejne źródło pożywienia, czyli zbieracza. Dlatego, że zobaczcie, tu nawet jakaś cebula jest, tu grzyby. Boże, kochany, ile tego jest. Tak, wiem, drewna, dziewczyno, nie masz. A jak tam... tutaj jest drewno. Firewood, stóweczka. Jest dobrze, jest jedzenie. No, trzeba pamiętać, kochani, na początku, bo na początku naprawdę... No, weźmy pod uwagę. Mamy ich 10 i dzieci i tak naprawdę nie mamy czym wyżywić. Drewna nie ma. Shit, dobra. Skoro mówią, że nie ma drewna...
To weźmiemy na koniec. O! O, mamy trzech. Powiększyła mi się populacja, cholera. Dobra, tu wytnijmy. Wiem, że nie powinienem tutaj już tak wycinać, ale potrzebuję na gwałt drewna. A ci niech zamiast wycinać sadzą. Patrz, zaraz będzie drewno. Tak, wiem, drewno się kończy. O! Chodzi mi o przede wszystkim drewno do wybudowania tego. Jest, dobra. Teraz kaszmy, skoro się obijają. O, mamy czterech laborerów. To kaszmy im zebrać tutaj. Zaraz, tu są kamienie. I ten iron może nie, bo ironu już mamy tyle, że... No i tu kamienie są i tutaj, to mówię, gdzie najbliżej oni mają, tam zanoszą. Te drzewa mogłyby chociaż, kurde, jakieś... A nie, to zima mamy, no to liści nie będzie. Super. Mamy gatherer, czyli zbieractwo. I teraz przypiszemy im na koniec te dwie osoby nadprogramowe, które mamy. Gdzie jest zbieractwo? Jest gatherer. Raz, dwa... Właściwie jeszcze jedną. O! Będzie trzeba do... Kurde, tak przerwana droga mnie drażni. Oni sobie dają radę, przechodzą, ale... Oni tak, zobaczcie, jak oni śmiesznie przechodzą. Tak, o, tutaj górką? Okej. No, jak z żarciem stoimy, no troszeczkę jest mięska, 368 ryb, bardzo fajnie. W następnym odcinku będziemy musieli się zająć troszeczkę, bo mamy już 18 skór, to może jakieś ciuszki zacznijmy szyć, żeby jak przyjdzie zima, im zimno nie było w dupsko. Przy okazji zobaczmy domy. Oj, tutaj za dużo ludu. Stanowczo jeszcze jeden dom. I ten jeden dom gdzieś musi tu powstać, bo tutaj mamy następnych tutaj. Zobaczmy, kto tu mieszka. Zbieracze mieszkają tutaj. Tu mieszka leśnik. No, czyli stanowczo jeszcze jeden dom tutaj trzeba by było walnąć. Zakrzywimy tutaj. O, i może tu dom. No. Dobra, kochani, ale to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Seria, czy będzie długa, czy krótka, jeszcze się okaże. Zobaczymy, jak szybko po prostu schrzanie. Więc komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego.